Siemaneczko, w 147 części Morrowind. Witamy w Aldrun, już tłumaczę, co tutaj robimy. No, ostatnio czyściliśmy sobie dzienniczek, prawda, z pewnego zadania, które polegało na pielgrzymce po 7 kapliczkach. No i żeby skończyć to zadanie, musieliśmy przystąpić do gildii Świątynia, do organizacji Świątynia. No, okej, fajnie, dzienniczek zrobił się ci czyściejszy, bo to zadanie ubyło, ale tutaj pojawił się pewien zgrzyt, bo jesteśmy w tej gildii, a skoro już jesteśmy, to nie chcę je zostawiać takiej, wiecie, olanej, nie? Może wiecie, nasz bohater poczuł wewnętrzne wezwanie wiary, nie? Zew wiary poczuł wewnętrzny i będziemy kontynuować naszą karierę w świątyni i dlatego jesteśmy w Aldrun, bo tutaj będzie nasz pierwszy zleceniodawca w świątyni. I jeszcze kilka informacji, bo musimy tak, cisnąć w zdolności, żeby awansować. I ja stwierdziłem, że przywrócenie będzie fajną opcją, tylko na razie mamy na 16, ale o 10 już sobie podniosłem. Dzięki temu mam też bonus do siły woli. I podniosłem jeszcze sobie do 49, szkoda, że nie do 50, ale nie mogłem dalej. Iluzję, bo osobowość nam jest potrzebna, wiecie, z tych współczynników. Ale i tak mamy ją na wysokim poziomie, pewnie będziemy mieli plus 4 przy rozdaniu. Więc fajnie, powyżej 80, nie wiem, czy jest potrzebne 90 czy 85 na maksymalną rangę, mniejsza. To o to się nie martwię, bardziej się martwię o to przywrócenie, że to będzie nam potrzebne rozwijać to dość sporo, chociaż iluzja jest brana pod uwagę? Nie wiem, nie, ale w każdym bądź razie no będziemy... Kurde, słońce zaczyna... Sorry, jak mnie tutaj pali z lewej strony. Przez 2 godziny było zachmurzone. Teraz jak zacząłem nagrywać, słońce wyszło. Wow. Dobra, więc tak to wygląda ten rozwój. I co? A i te buffy poschodziły. One były chyba tylko na 24 godziny czy coś takiego. A i rozwinąłem jeszcze ciężki pancerz, bo miałem na buffie 40. Jak buff spadł, miałem na 30. Stwierdziłem, że sobie podniesiemy do 40. Bo cały czas mam w głowie to, że będziemy przechodzić powoli na ciężki pancerz. Mimo, że... może to się nie wiąże z naszą gildią zbytnio, ale... Co ona tutaj ma w ogóle? Osobowość, dobra. I potem ma tak, no właśnie, przywrócenie, to będziemy chcieli cisnąć z tych umiejętności. Przywrócenie, przede wszystkim. Tak, ale będziemy może takim inkwizytorem w ciężkiej zbroi, kto wie, kto wie. Ale chodźmy teraz po nasze, jakby powiedzieć, pierwsze zadanie, bo te tam, Jezu, to chodzenie po tych kapliczkach, jak to się nazywa? Nie marsz, tylko, Jezu, teraz zapomniałem. To był taki wstęp, czy aby się nadajemy, czy aby wiara w nas jest silna. No i okazało się, że jest i to nawet zajebiście silna. Aż nas wciągnęli do gildii. What the fuck? Kurwa, tu jest jakiś Możesz ty, kur... Są jakieś nawiedzone te gówniaki. No chodź tutaj. Dobra, chodźmy, już chodźmy do... Cud! Pod świątynią cud się stał, chodźmy już do tej świątyni. Oj... kto tutaj ma być naszym zleceniodawcą? Przepraszam bardzo. Pierwszą... Tulsa Valena. O! Dzień dobry. Co cię sprowadza do świątyni, Drax? Czy dość sumiennie wypełniasz obowiązki? Jakie masz szkolenie? Okej. Dobra, obowiązki. Świątynia wymaga od swoich członków, aby okazywali współczucie. Vivek często okazywał współczucie swoim wrogom, ty również musisz się tym wykazać. Chram Malekashi jest poświęcony bestii, jaką jest Sheogard. Musisz się tam udać i uleczyć orczycę imieniem Bulfim, Groszugasz. Ta mikstura to lek na spaczenie. Weź ją, powinna wystarczyć do uleczenia Bulfiny. Pamiętaj jednak, że jest ona dość droga. Dobrze by było, gdyby udało się... ci się nauczyć jakiegoś zaklęcia, na przykład daru Lilmis i zwrócić mi tę miksturę.
No i właśnie musimy się nauczyć tego zaklęcia, bo będzie lepsza nagroda, jak ją zwrócimy. Kto ją tutaj mógł nas nauczyć? Folis F.A. Szukamy gościa. F.A. On też powinien być teoretycznie w świątyni. A ty możesz nas już czegoś... On masz jakiś handel? Jakieś potki na manę, jak macie, to ja chętnie wezmę. Bo pewnie... On na pewno mi się przyda. Zresztą to też trochę waży. Okej, no to mnie nie interesuje. Mogłem zostawić te ciężkie rzeczy na razie gdzieś w skrzyni, kurde, bez sensu to noszę, bo to naprawdę dużo miejsca mi zajmuje w ekwipunku. Ale no już naprawdę niedługo będziemy przechodzić na ten ciężki pancerz. O, dobrze, że cię widzę, kolego. Mam handel, masz coś jeszcze z many? Daj, te trzy wezmę. A ja nie kupiłem chyba tamtych, nie? Tylko anulowałem to. Może... Dobra, mniejsza. Dar Sherana, to chyba jest to, nie? Dar Święty... Nie, to nie jest to. Dar... Rilmis... Wyleczenie ze zwykłych... Rilmis, to jest on? Tak. Dobra, wyleczenie ze zwykłej choroby przez 1 sekundę. Wyleczenie z zarazy, dobra. A dar to jest wyleczenie z zatrucia. Aha, zatrucia to. Okej. Okay. A czy masz na przykład... Przepraszam za tą chrypkę. Uzdrowienie to... Aha, towarzysza, długa bariera pierwsza. Okej, okay, no... Ja mam na to potki, to całkiem dużo. Ja tam wziąłem dar, nie? Bo to był dar, nie lekarstwo. Tak, dar, dobra. Patrzę, czy on ma tu jakieś, wiecie... Nie, nic więcej tu chodzi. Nie, nic więcej tu nie będzie miał, dobra. Sprawdźmy. Dar, Realmis. Tak, Realmis, zgadza się, ok. I gdzie mamy się udać? Góra następnie na południe wzdłuż ich łańcucha, ok. A mamy się udać, dobra. Dobra, do kul mamy się udać, będzie najszybciej z tego, co tutaj jest. Ok, czyli zobaczymy się gdzieś tam już w pobliżu, czyli cięcie. Ok, jesteśmy na miejscu, czeka nas ładny kawałek drogi, bo prawdopodobnie to będzie gdzieś tu przy tym paśmie górskim. Więc to jest naprawdę, kurde, daleko, nie? Trochę będziemy musieli się przespacerować. Teoretycznie, no zobaczymy, jak to nam jeszcze pójdzie. O, poziom nam wzrósł, ile nam brakuje. Kurde, nie, tutaj nam nic nie wzrosło. Ale niedługo myślę, że ten poziom wbijemy. No to co, odnaleźliśmy w sobie kapłaństwo, nie? Kto by się spodziewał? Trochę problem, że świątynia nie lubi się z gildią złodziei, wojowników. Ale przynajmniej lubią się z rodem chlalu. Więc no, pogodzimy zwaśnione interesy. Dobra. No nie, i musimy jeszcze dalej iść za ten grobowiec. Nie? Ten grobowiec. Jaki to jest grobowiec? Allen. No, zdecydowanie. Jeszcze kawał drogi za tym. Ale to będzie no właśnie gdzieś przy tym paśmie górskim. Miało być w jakiejś jaskini czy w ruinach deadrycznych? Nie jestem pewien. Czy ktoś tutaj był? Nie, to jest znak tylko stoi. Myślałem, że ktoś tam stał. Tutaj niedaleko, znaczy niedaleko. Kiedyś tutaj chodziliśmy, nie tak dawno. A, próbując się chyba zaradzić wampiryzmem, nie? No tak, to jest ta radosna parka. Dobra, musimy iść prosto cały czas. Czy prosto tą drogą chyba nawet, nie? Jak będziemy szli, to powinno być... Okej, tak, bo zaraz tu będzie gdzieś... Tu będziemy trochę niby w prawo odbijać, ale zaraz będzie odnoga w lewo szła, więc tą odnogą pociśniemy. Myślałem, że to szczur jest. Coś nie widzę tej odnogi. Oj, dzień dobry.
Dobra, no to żegnamy państwa. Chcecie zginąć? Ja bym pominął tą odnogę już. Będzie most. To chyba troszeczkę jest nie tak, jakbym sobie chciał. No nie, ewidentnie ona powinna być wcześniej. Halo. Wiecie, te mapy w tych poradnikach są robione na 99% na podstawowej wersji gry i trochę nie są a ja mam, wiecie, zmodyfikowaną i trochę te tekstury też wyglądają inaczej. To dlatego się dzieją właśnie takie kwiatki, że można właśnie pomylić różne rzeczy. Oj, wczytywanie obszaru. Dobra, mamy ogara. Tam w oddali, jakiś zarażony. Tam w oddali jest, no właśnie, tam są jakieś ruiny. To mają być ruiny? Nie pamiętam już, kurde, co wychodziło z tego wątku. Tak, to będą najprawdopodobniej ruiny. Dobra, widzę, że tam jest komitet już powitalny. Myślę, że kocie oczy nie są nam potrzebne, ale wampirzy sygnet, pamiątka ze starych dobrych czasów, nie? Czy może dobrych niekoniecznie, ale... No i starych w sumie też nie. Ale bardzo przydatna rzecz. Jezu, ten sygnet znaleźliśmy chyba jakoś na początku, nie? Czy może nie? No... W każdym bądź razie już mamy go tyle czasu, ale to jest tak świetny sygnet. Naprawdę. Dobra. Załatwmy ogara, żeby się nie wtrącał. A, jeszcze ten mały gówniak. Nie, 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 nie. Nawet nie próbuj. Dobra, tu mamy jeszcze kogoś. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie wiem, czy ta osoba jest przyjaźnie nastawiona, czy nie. Oj. Pięknie, dziękuję bardzo. Czy my jesteśmy... Nie, jeszcze nam nie pokazuje, gdzie dokładnie jesteśmy. Ej, tutaj to ścierwo jest. O kurde, trochę nas ściachała. Jędza, dobra, ale mamy orczycę uratowe, bo tak się zastanawiam, czy celu naszej misji nie zabijamy. Ale nie. A, to strasznie dużo nam to przywróciło HP. Dobra, ale mam trochę. Tam jeszcze ktoś jest na górze. Kim ty, kurde, jesteś w ogóle? Jak ta orczyca się nazywa? Bulfim gra, okej. Okay. I czy my jesteśmy... Na razie cholera wie, gdzie my jesteśmy. W każdym bądź razie jeszcze nie jesteśmy tutaj sami. Okej, posterunek wyczyszczony, zaklęcie przygotowane, mana też, ale mamy poważny problem. Taki, że mamy bardzo małą szansę, że uda nam się rzucić to zaklęcie, ale może znowu fart mi dopisze. Tutaj ona stoi i tak, dobra. No właśnie. No właśnie, ryzykujemy. No mamy jeszcze doskonałe chyba, tak? Wykupioną premię. Dobra. A, to... Czekaj, co mi tak zajebiście odnawiało to? O, zajebiście, udało się. Za drugim razem. No dobra, to warto było poświęcić tyle potek many. Większość naszych zapasów na to poszła. Ale została uleczona. Zajebiście. Mhm. Dobra. No, tak też zrobimy. Dobra, nie wiem, czy chcemy tam dalej zaglądać. Zróbmy zapis może przede wszystkim. A i by the way, może on mi wykraszował.
Ale mówiłem wam, że ostatnio coraz częściej crashuje, no ale spodziewałem się tego, bo stare gry, które są mocno zmodyfikowane, raczej z czasem coraz bardziej się pierniczą niż chodzą płynniej. Wydawało mi się, że ktoś tutaj jeszcze był. O kurde. Rzeczywiście, dobrze, że kazała nam stąd uciekać. No to są kultyści, czego ja się spodziewałem? Mordę kopane, dobra. Ale widzimy się w Aldrun, jak będziemy oddawać to zadanie. Dokładnie. I jesteśmy. Pora oddać nasze pierwsze zadanie dla świątyni. Bulfim została uleczona, a tobie udało się udowodnić, że współczucie nie jest ci obce. Być może zainteresuje cię ta książka. Zawiera ciekawe informacje o korzyściach, jakie przynosi współczucie. Czy miksturka przetrwała wszystkie zawirowania? Tak. Drax, udało ci się sprawić lepiej niż sprawić tak lepiej niż można byłoby się spodziewać. Rzeczywiście charakteryzuje cię zarówno współczucie, jak i pomysłowość. Interesuje cię kolejne obowiązki? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Dodano do tego 4. Okej, okay. Będziemy musieli przeczytać tą księgę. W Suran przebywa mężczyzna nazwiskiem Elvi Wildon. To fałszywe wcielenie. Elvin Wildon z Suran twierdzi, że Nevarryczyk to on, przepowiadając światu zagładę. To heretyk. Przekonaj go, że popełnia błąd lub udowodnij, że nie ma racji, zabijając go. Jeśli Virdron jest prawdziwym Nevarryczykiem, to chroni go przepowiednie i nie można go spotkać śmierć. To drugie wyjście to jednak ostateczność. Okej, okay, rozumiem. Czyli mamy iść do Suran. Dobra. Jaką tą księgę dostaliśmy? Co? Bo ona dawała jakiegoś buffa chyba. Tak, to jest ta księga. Powiększa za umiejętność przywrócenia. O, do 17, no to zajebiście. Akurat to będziemy chcieli rozwijać, spoko. Dobra. Tak się teraz zastanawiam, gdzie było Suran, kurwa. Nigdy nie pamiętam tych, to nie była duża mieść, tutaj była. Czy, no nie, z Aldrun, chociaż... Sprawdźmy, ale nie, wydaje mi się, że nie, z Aldrun chyba nie będzie można do Suran. Zobaczymy. Jeszcze postaram się zrobić to zadanko w tym odcinku, bo to nie jest raczej zbyt skomplikowane. Przy naszych statystykach, podkreślam, bo tam trzeba go... Nie będziemy go zabijać, spróbujemy go przekonać do siebie. I mu wyperswadować, że nie jest jakimś wieszczem narodu. Jestem ciekaw, czy... No nie, dobra. To ja już sobie zrobię tu cięcie, bo będzie kilka podróży. Boję się, że znowu wykraszuję. Chociaż ostatnio jeden z widzów mi, pisał mi, że mam jakąś czar, czy coś w tym rodzaju, który pozwoli mi się teleportować. Dobra, ale teraz nie chcę mi się tego szukać na odcinku. Dobra, widzimy się w Suran na miejscu. Jesteśmy w Suran. Jak się ten gościu nazywał? EV. Dobra, on chyba na jakimś... O kurwa, na jakimś placu teoretycznie miał być, ale dobra. Okej, okay. Chyba nas już wystarczająco lubisz, prawda? Tak. Czerwona góra. To potężny wulkan. O czymś konkretnym musimy z nim pogadać? Czekaj. Ryjczyk. Nie, to nic tutaj nie ma. To jest on, nie? Na pewno. Tak. Tylko jak zagadać o to, co go dotknęło? Osoba niższego stanu. Nic z tego nie wychodzi. O, a fałszywe wcielenie? Nie wierzysz mi? Znam swe przeznaczenie. Trudno ci będzie mnie przekonać, że nie mam racji. Widziałem wiadomości we śnie. Czyż ty nie znasz tego snu na jawie? Co mam tutaj? No właśnie.
Któż wie, jeżeli nie ja, te sny muszą coś oznaczać. Być może masz rację, twoje słowa mnie przekonały. Odpokutuję za me grzechy, dziękuję ci i proszę o przebaczenie. Banalna misja. Dobra, czyli możemy wracać do Aldrun. Okej, okay. Czyli znowu widzimy się za sekundkę. Dobra, jaka będzie nagroda za to zadanie? Evil Wild Widron odpokutuje za swe błędy. Cieszę się jednak, że wciąż żyje. Oto nagroda za mądrość okazaną w tej sytuacji. Mikstury leczenia, interesują cię kolejne obowiązki? 3 doskonałe przywrócenia zdrowia. Okej, okay, spoko. Banalna misja i nagroda myślę, że adekwatna. Dobra, możemy wziąć następną misję. Aby pokazać, jak silna jest twoja wiara, musisz udać się na pielgrzymkę do Margan. Udaj się do archiwum chramu Margan, przeczytaj napis wyryty w kamieniu i zrób to, co zrobił Ongi Vivek. W razie jakichkolwiek kłopotów zwróć się do tamtejszego kapłana, z pewnością ci pomoże. No dobra, czyli następny odcinek zaczniemy sobie w Margan, ale na dzisiaj to by było na tyle, chyba że jakiś awansik jeszcze. Chyba że brakuje mi jakichś statystyk, bo widzę, że zrobiliśmy już 2 zadania, a dalej jest na nie. Osobowość i siła woli, no to spoko. Potrzebne jednej umiejętności na 30. Mistycyzm, nie mamy na 30. Broń buchowa na pewno nie. A czekaj, a alchemia nie, ale bez zbroi też nie. Nie, kurwa, chyba brakuje nam jakiejś umiejętności. No. Oj. To będę musiał bardzo szybko rozwinąć przywrócenie. Ale dobra, no na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Także co, odkryliśmy w sobie powołanie. Dobra, trzymajcie się i na razie.